Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Piotrek, no taka kwalifikacja jest, ale ledwo, nie, chyba nie tego się spodziewałeś. Jest, jakby nie było, to chciałeś powiedzieć, co? Nie no, na pewno nie tego skakałem ostatnio, coś lepiej, coś to szło już w dobrą stronę. Ten treningowy był taki, można powiedzieć, przyzwoity. No a ten kwali znowu tak trochę... Także tak, no, dużo gadać. To czemu tak jest? Ciągle popełniasz ten sam błąd? Czy to jest jakaś trema się nakłada? Jak to wygląda? Wiedział, co bym ci powiedział. Nie, to są cały czas inne błędy, które są gdzieś tam w sumie spowodowane jednym tym, że mnie chwieje na rozbiegu i raz wyjdzie tak, raz tak i choćby w tym treningowym, tak w miarę fajnie mi się do tego progu dojechało, a tu z kolei już przed samym progiem zaczął mnie cisnąć w palce, no i resztę tylko leciało do przodu, w ogóle bez nóg, bez niczego, takie tylko przewalenie, takie tylko nie wiadomo co. A ten brak, te problemy dzisiaj z prądem, ten brak drugiego treningu jakoś was tutaj mocno dotknął, jakoś uważasz, że to mogłoby pomóc, ten drugi trening? Nie, no w sumie jasno było, nie? Nie, no nie ma znaczenia tak naprawdę. Na pewno fajnie by było jeszcze jeden skok sobie skoczyć, ale z drugiej strony no, miałem w sumie dwa skoki, no jeden taki, drugi taki. Trzeba było przed tym skokiem coś zrobić, żeby nie skoczyć tak, tylko skoczyć normalnie, a to, że akurat prądu nie było i nie skakali, no to nie tylko my mieli jeden skok treningowy, ale wszyscy także myślę, że to akurat... Żadne wytłumaczenie, że skoczyłem jeden skok mniej, bo wszyscy skoczyli. A coś udało się przez te święta tak zresetować, odpocząć, czy nie bardzo? Oj, udało się zresetować, udało się odpocząć fajnie, zapomnieć na chwilę o tych skokach. No i w sumie fajnie przyjechałem tu wypoczęty, taki zrelaksowany można powiedzieć. No tylko skoki dalej nie są dobre. Także tak, no myślę, że coś może jutro ruszy w dobrą stronę, nie w tą złą, tak. No zobaczymy, no, pożyjemy, zobaczymy. A co o tych kombinezonach sądzisz? Faktycznie teraz lepiej się wam skacze z tym nowym sprzętem? No sam kombinezon nie skoczy, oj nie. Trzeba mu trochę pomóc, a póki co pomocy nie ma żadnej. Także no zobaczymy, no myślę, że na pewno są, no ale to lepsze, no wiadomo, nowe kombinezony, materiał też widać, że taki solidny, fajny, ale jak się nogą dobrze nie popcha do progu, się mu nie pomoże, no to trudno coś liczyć, żeby sam sobie dał radę, no. Chyba, że możesz go puścić samego, nie? Może sobie poradzi lepiej. Wstyd by był, jakby skoczył, nie? Tak, no. No to dzięki, Piotrek, trzymamy kciuki, żeby jutro było to przebudzenie, żeby w końcu nastąpił taki nagły skok formy. Tak, jutro już będzie, już wierzymy w to wszyscy bardzo mocno i będzie jutro. Okay. Dziękuję. Dzięki.